odtąd. Się zaraz lampa zapali. Dobra, kręć. Odbijaj już lekko. No już trzeba odbijać. Leciutko. No tu jest dobrze. Tu jest luks. Odbij, jest wysór. Daj jeszcze trochę od... I proszę Państwa, S-klasa w longu V8 500SL zjechał na plac. To jest prawdziwy synonim luksusu. Ten też. Ale to jest zwykły SE, a to jest long. Pierwsza seria. Kapeć z przodu, kapeć z boku. Cały wygląda jak kapeć. Ale spójrzcie na to, na ten przód, na ten mroźny poranek na Podkarpaciu. Nie ma co mówić, to trzeba oglądać. Jak ktoś potrafił zniszczyć taką limuzynę przez 20 lat. Fele ma fajne. Poprzedni właściciel coś tam, poprzedni lub ten poprzedni, któryś tam zaczął sobie naprawiać, jak tutaj pięknie psiuknął sprayem. Ale zobaczcie, tu chromki, tu wszystko jest takie na bogato. Naprawdę to on te chromy tylnego zderzaka to ma, widzę, przyzwoite. Bo pierwsza seria miała jakieś lepsze podobno. Nie wiem, pierwszej serii nie miałem jeszcze nigdy. No i do dzisiaj, no dzisiaj pierwszy raz mam styczność w sumie z pierwszą serią, tak, no, żeby na dłużej sobie zobaczyć. Na dłużej, bo on zostaje. Patrzcie, co tu się dzieje. To jest gangsta. To jest prawdziwy gangstus, to jest prawdziwy pet. Patrzcie, jaki to jest pet. O kurcze, zobaczcie, co ja tam znalazłem. Gniazdo petów. W tej rurze. Trytytka. Ło. To będzie gruby kanał, grube, kurde, opowieści o tym samochodzie. Środek tak na szybkości. Zobaczymy, co tu się dzieje, ale jest źle. W środku jest bardzo źle, niestety. Tu jakieś kury były, czy coś, nie wiem, jest taki syf. No i czuć taką wilgoć, tu gdzieś woda się może dostawać z szyberdachu na przykład. Jakieś odpływy mogą być przytkane. Środek jest niestety, ale cały do wyrzucenia. Jeśli to ma zostać i trzeba będzie poprzerzucać po prostu z tego, nie? Z tego i z tamtego i z tamtego i ze wszystkich, co tutaj mam. Cyk, tak wygląda przód. Wielkie, długie drzwi. Te drzwi są z tyłu tak olbrzymie, że nie wiem. Dobra, to jest twoja chwila prawdy. Co to jest? Kurwa, przepraszam, wszędzie pety. Ale ktoś, nie da się zamknąć. Ktoś tu dobrze palił. W tamtych czasach się paliło papierosy w takich eksklasach. Teraz to już trochę inaczej to wygląda.
To jest mega poniszczone, to będzie filmik później za dnia. O, pajęczyny. Mówię, no tutaj to jest temat dziesiątek lat, nikt tu nic nie robił. Szyby przyciemnione, fajne, zostanie to na pewno. Dobra, to jest taki na szybko film, bo jestem mega podjarany tym zniszczonym dziadem. Dziadem w cenie komarka z dokumentami, o teraz tak powiem, dziad w cenie komarka z dokumentami. No nie taki dziad, bo to jest S-klasa w longu. Zobaczycie, co z niego tu zrobimy. To jest projekt. Tamte R6 to się chowają, co kupiłem ostatnio. To jest projekt. Zobaczcie tę felgę. Już tę felgę odrestaurujemy, jest coś niebywałego. Dobra, na bieżąco będą nagrywane filmy. Dzięki. No i ludzie, najważniejsze. Zapomniałem pokazać serce tego oto jaśnie pana Sela. Silnik V8 500. Tu jest ponad 200 koni. Grubo ponad 200, tam chyba ze 240 jest. Tu dawno nikt nie zaglądał, tak jak widać. Bardzo dawno. Zobaczcie, nawet tutaj no pasek jest, nie, ale te całe koła, po których idzie pasek, wszystko jest zardzewiałe. Pas przedni, ja lubię ten pas zawsze oglądać, bo tu widziałem czasami te spawy niefabryczne. Tu jest ok. To wygląda nieźle. No i co? No i tu zbiorniczki to jest, widzę, lipa. Tam nie ma zbrojorniczka od spryskiwacza. Tutaj to wszystko wisi. I coś chyba, zawiasy są urąbane. Bo tak naprawdę muszę trzymać jedną ręką klapę. Olbrzymia maska. Oczywiście to jest wszystko do wyszlifowania. Co dalej mamy? O, jakaś butelka w wodzie, po wodzie. Tu mamy skrzynkę bezpieczników. Ogólnie nasi tu byli wielokrotnie i to, kurde, może być złe. To może być złe. Ale co, no karszer i chyba ogień. Najpierw to trzeba wszystko umyć, no bo tak nie będzie, bo tu trzeba widzieć, co się dzieje z tym. Ale tak to wygląda. Zapomniałem, tak to wygląda. Tak wygląda silnik V8. Tą szmatę trzeba jakoś wyrwać. O, tak wygląda V8. Dobra, dzięki jeszcze raz. Zapraszam do oglądania. Łapka w górę, subskrybujemy kanał. Lecimy z tematem dalej. Tematami.